Witam Państwa na kanale frankowicze.net, jedynym miejscu, w którym w sposób przejrzysty omawiamy nowości ze świata spraw frankowych. Tych z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, zapraszam do zapoznania się z poprzednimi materiałami oraz do subskrypcji tego kanału, aby żadne istotne wiadomości nie umknęły Państwa uwadze. Zawarcie z bankiem ugody dotyczącej kredytu frankowego może skutkować pojawieniem się po stronie kredytobiorcy obowiązku podatkowego. Od kwoty umorzonego kredytu część kredytobiorców będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Problem zasygnalizował na swojej stronie bank PKO BP, który 4 października zainicjował akcję ugód dla frankowiczów. Według interpretacji prawnych i skarbowych takich skutków podatkowych nie niesie wygrana z bankiem w sądzie. Unieważnienie umowy kredytowej przez sąd nie wywołuje po stronie kredytobiorcy obowiązku podatkowego. Przekształcenie kredytu frankowego w złotowy w ramach ugody oznacza według banku umorzenie części kredytu. Aktualne zadłużenie wynikające z przeliczania kredytu po kursie franka szwajcarskiego spadnie, co w świetle przyjętych interpretacji oznacza pojawienie się po stronie kredytobiorcy przychodów w wysokości kwoty umorzenia. Według artykułu 20 ustępu 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje się to do tzw. przychodu z innych źródeł, objętego podatkiem dochodowym. Osoby nieobjęte zwolnieniem podatkowym będą zobowiązane do odprowadzenia podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Bank wykaże przychód z tytułu umorzenia w informacji podatkowej PIT-11, którą prześle do kredytobiorcy i właściwego urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym została podpisana ugoda. Kredytobiorca będzie zobligowany doliczyć tę kwotę do przychodów uzyskanych z innych źródeł i wykazać ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Od umorzonej kwoty kredytu odprowadzi podatek według stawki 17 lub 32%, w zależności od wysokości innych dochodów. Istnieje prawdopodobieństwo, że na skutek doliczenia do pozostałych przychodów kwoty zredukowanego długu kredytobiorca wejdzie w wyższy próg podatkowy i będzie musiał uiścić podatek według wyższej stawki niż płacił dotychczas. Dla zobrazowania przytoczę przykład. Jeżeli kwota umorzenia kredytu wyniesie 70 tysięcy złotych, to kredytobiorca zapłaci w sumie 11 900 zł podatku przy stawce 17% lub 22 400 zł przy stawce 32%. Dotychczas nie ma rozwiązania prawnego, na mocy którego przychody z ugód zwolnione byłyby z podatku dochodowego. Do końca grudnia 2021 roku obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów, przychodów, związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Na mocy tego aktu Urząd Skarbowy może zaniechać poboru podatku dochodowego od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed 15 stycznia 2015 roku. Zwolniona z podatku jest kwota kredytu, kapitału, odsetki, także te skapitalizowane, prowizje oraz opłaty, których poniesienie było niezbędne do zawarcia umowy kredytowej, za wyjątkiem usług dodatkowych i ubezpieczeń. Jest bardzo istotnym, że zaniechanie poboru podatku dotyczy dochodu, przychodu uzyskanego tylko z tytułu jednego umorzenia i ma zastosowanie do dochodów, przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Co powyższe rozporządzenie oznacza dla kredytobiorców rozważających podpisanie z bankiem ugody? Przede wszystkim, aby skorzystać z możliwości zaniechania poboru podatku od kwoty umorzonego kredytu, muszą postarać się sfinalizować ugodę przed końcem 2021 roku. Biorąc pod uwagę liczbę osób zainteresowanych mediacjami z bankiem, może być trudno dojść do porozumienia w tak krótkim czasie. Warunkiem niezbędnym jest także zaciągnięcie kredytu na własne cele mieszkaniowe i niekorzystanie dotychczas z możliwości umorzenia innego kredytu. Kryteria te dotyczą każdego współkredytobiorcy. Przykładowo, jeżeli kredyt zaciągnęli rodzice wraz z synem wyłącznie na jego potrzeby mieszkaniowe, to syn może zostać zwolniony z podatku, ale rodzice będą musieli ten podatek odprowadzić. Przychód tytułem umorzenia jest rozkładany równomiernie na wszystkich kredytobiorców. Obowiązek podatkowy po stronie kredytobiorcy pojawia się w momencie podpisania ugody z bankiem. Odmienne skutki niesie wygrana z bankiem w sądzie i uzyskanie wyroku unieważniającego umowę kredytową w całości lub częściowo. Zgodnie z wydaną przez Krajową Informację Skarbową KAS interpretacją indywidualną, tego typu korzyść materialna kwalifikuje się pod artykuł 2 ustępu 1 punktu 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i są wyłączone spod regulacji ustawy. Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej od momentu jej zawarcia
oznacza, że nie była ona prawnie skuteczna. Tym samym prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytowej, w wyniku którego bank musi oddać kredytobiorcy nienależnie pobrane świadczenia, nie wywołuje po stronie kredytobiorcy obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Pod wymienionym artykułem 2 ustępu 1 punktu 4 ustawy o podatku dochodowym nie podpadają przychody z tytułu umorzenia części kredytu w wyniku zawartej ugody. W treści ugód figurują zapisy, że umowa jest ważna, a bank nie uznaje roszczeń kredytobiorców o stwierdzenie nieważności umowy. Zatem umowa taka jest traktowana jako czynność prawnie skuteczna, nie wyłączona spod ustawy o podatku dochodowym. W celu uzyskania pewności w zakresie neutralności podatkowej korzyści uzyskanych w wyniku zakończenia sporu z bankiem, zarówno na drodze ugody, jak i na mocy wyroku sądu, można złożyć wniosek do KAS o wydanie interpretacji indywidualnej w danej sprawie. Koszt takiej interpretacji to 40 zł. Wnioski składa się drogą internetową poprzez profil zaufany lub z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego w siedzibie KAS w Bielsku-Białej lub Listownie. Cechą interpretacji indywidualnych jest to, że są one skuteczne wyłącznie w odniesieniu do osoby składającej wniosek i opisanego stanu faktycznego. Z tego względu, pomimo istnienia korzystnych interpretacji co do braku obowiązku podatkowego z tytułu korzyści uzyskanych w wyniku unieważnienia umowy kredytowej, po uprawomocnieniu się wyroku warto w swojej sprawie uzyskać dokument potwierdzający, że osiągnięte korzyści nie podlegają regulacjom ustawy o podatku dochodowym. We wniosku należy opisać stan faktyczny stanowiący przedmiot interpretacji oraz własną opinię na temat rozwiązania, bo to do niej odniesie się organ skarbowy. Można oczywiście powołać się na artykuł 2 ustępu 1 punktu 4 niniejszej ustawy, wyłączając z obowiązku podatkowego przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Chętnie poznamy Twoją opinię w tym temacie i zachęcam do podzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami w sekcji komentarzy pod tym filmem. Do zobaczenia. We'll be right back.